Dzień dobry Państwu. Okazało się, z pewnym wzruszeniem obejrzałam ten film, bo wtedy chodziłam, a teraz siedzę, ale ja jeszcze się podniosę. Proszę Państwa. Chciałam też w kilku słowach przybliżyć tę dzisiejszą konferencję do konferencji sprzed roku, konferencji, którą kończy nasz projekt badawczy, który podjęliśmy na wariackich papierach, mogę powiedzieć, z poczucia obowiązku, z potrzeby serca i który ten projekt doczekał się finansowania, niezłego finansowania, przyzwoitego, projekt, który się przerodził w projekt Dialog. Dzięki temu finansowaniu mogliśmy tak szeroko grono kolegów zaprosić do współpracy, ale i zorganizować w tej formule te dwie konferencje. Jeśli poprzednia konferencja kładła nacisk na ciągłość i zmianę, ta koncentruje się na dialogu międzypokoleniowym, bowiem ogląd tego samego zjawiska różnicuje także przynależność pokoleniowa, a każde pokolenie ma w minionym stuleciu inny tak zwany czas przeżyty. Inne są mój ogląd zjawisk, bo prawie 70 lat przeżyłam w tym stuleciu, a inne 30-latka. Inna jest perspektywa, inne są punkty odniesienia, inne pojawiają się pytania. Konferencja ma podobną strukturę do pierwszej, nie jest jednak jej powtórzeniem. Jest szersza, bo zagarnia ten drugi projekt, który jutro będzie bliżej prezentowany, w którym niestety nie mogę uczestniczyć ze względów technicznych, tam nie ma windy. Ja tak sobie pomyślałam, że każdy projektant, student architektury powinien przez tydzień jeździć na wózku. To takie bez możliwości poruszenia się i wtedy jakoś ta wyobraźnia, bo to uruchamia wyobraźnię inną. Ten projekt drugi poświęcony jest pamiętnikarstwu, a pamiętniki stanowiły dla nas wielu bardzo ważne źródło opracowań. To projekt, o czym już mówiła pani dyrektor, interdyscyplinarny, ale i projekt środowiskowy. Środowiskowy i myślę, że to był ważny element tego projektu, że on uruchomił środowiskową międzywspółpracę między różnymi instytucjami i między różnymi geograficznie położonymi ośrodkami. Powrócę teraz do tego, że ten projekt tej konferencji jest nieco inny. Jeśli tamten mówił o ciągłość i zmianie, ten także większy nacisk kładzie na długie trwanie, kładzie na opór przeciwko zmianom, prawda? Bo to są dwa elementy rzeczywistości społecznej. Chciałabym Państwa jednak uczulić na... Poprosiłabym, nie umiem tego, przepraszam, bo chciałam przypomnieć dwa ważne momenty w tej naszej przygodzie ze stuletnią historią rozwoju polskiej wsi. Pierwszy to to, że było długie trwanie, ale i były momenty zmian gwałtownych, momenty zerwania. I pierwszy, jaki tu widzicie Państwo na tej mapie, to jest zerwanie terytorialne. No? Że analizując te 100 lat, nie analizujemy zmian na jednym terytorium. Analizujemy w okresie przedwojennym, analizujemy
Polskę z kresami wspólnymi. W okresie po II wojnie światowej analizujemy ziemie polskie tak, jak one są w obecnych granicach, gdzie wchodzą ziemie trzech zaborów, ale wchodzą i ziemie, które były pod administracją od wieków niemiecką. To są wszystko uwarunkowania, które wyznaczają ścieżki rozwoju. I drugi element, na który chcę zwrócić uwagę, to na zerwanie polityczne, zerwanie społeczne, które dokonało się także po II wojnie światowej. To zerwanie, które można nazwać moment za Andrzejem Lederem, prześnioną rewolucją. I drugi element to jest problem czasu. 100 lat to jest długi okres historii. Pojawiają się na osi czasu, która była takim naszą taką prowadnicą przez te analizy, pojawiają się tam różne czasy. Jeden to jest czas konwencjonalny. 1918, 1919, 1920, 2018. Ale przecież zjawiska mają swój czas wewnętrzny, swój czas społeczny. Mamy tutaj, widzicie Państwo, tą oś, prawda? Dwie bardzo ważne cezury, które dzielą ten czas. Jedna to jest taki czas społeczno-ekonomiczny, który według kryteriów społeczno-ekonomicznych. Są to różne fazy rozwoju gospodarki i społeczeństwa. Faza preindustrialna, faza industrialna i faza postindustrialna. 100 lat myśmy dokonali takiego przejścia od jednego typu gospodarki do innego, od jednego typu społeczeństwa do drugiego. I druga oś czasu to jest oś, bym nazwała, społeczno-polityczna. Jest to okres II wojny, jest to II Rzeczpospolitej, okres wojny, okres PRL-u, okres III. Znalazło to, że będziemy te osie czasu, zauważcie Państwo, one się nie nakładają do siebie, prawda? Nie nakładają się i są pewne momenty gorące, zmian gorących, zmian wielkich i elementy łagodnych zmian, zachodzących sukcesywnie. To założenie o tych czasach, które ma przecież każdy proces społeczny, ma swój czas. Każde zjawisko ma początek, ma fazę rozwoju i ma schyłek. Także on musimy brać pod uwagę. To założenie o czasie, o różnych czasach, czasach społecznych, czasach politycznych, znalazło się we wszystkich dotychczas publikowanych opracowaniach. I mam nadzieję, że znajdzie się ono także uwzględnienie tej osi czasu, czy usytuowanie na tych osiach czasu zjawiska w tekstach, które będą owocem dzisiejszej konferencji. To tytułem takiego, zrobiłam to mniej zgrabnie niż ten film, no ale proszę Państwa, nikt nie jest doskonały. Natomiast teraz poproszę referentów o zajęcia miejsc obok mnie. Poproszę panią profesor Hannę Podedworną. Poproszę panią dyrektor Monikę Stany, panią profesor Stany. Poproszę panią Dominikę Zwęglińską oraz jaką ostatnią poproszę panią Ewelinę Szpak. I poproszę. Tak. Pierwszy referat wprowadzający wygłosi pani profesor Hanna Podedworna. Pani dyrektor, pani przewodnicząca, szanowni państwo zgromadzeni. Na wstępie chciałabym podziękować za
umożliwienie mi zabrania głosu w tak zacnym gronie, ponieważ mam świadomość, że mówię do specjalistów, którzy dysponują znacznie szerszą wiedzą ode mnie, więc proszę wybaczyć mi brak liczb, szczegółów i odniesień do literatury, ponieważ pewne fakty są tu powszechnie znane i nie będę ich powtarzać. Ja przygotowałam, nie bardzo wiedząc, jaki jest ogólny zamysł konferencji, przygotowałam to tak, jak mi się wydawało, że może być to owocne jako wstęp do dyskusji, która mam nadzieję, że zabrzmi po wygłoszeniu tych referatów. Otóż rozpocznę od tego, że w centrum mojego zainteresowania są społeczności wiejskie. Nie rolnictwo, podkreślam, jako dział gospodarki, nie jakiś cały segment struktury społeczeństwa polskiego określany segmentem wiejskim, ale właśnie społeczności wiejskie. Czyli mówiąc językiem socjologicznym, taki poziom analizy mezospołecznej, pośredniej, pomiędzy poziomem makro i poziomem mikro. Ten poziom występuje niezbyt często w pracach socjologicznych. Ja oczywiście nie ośmielam się przedstawić Państwu całej stuletniej historii badań nad społecznościami lokalnymi, bo byłoby to niemożliwe do wykonania. Wiedząc, że wszelkie konferencje dają bardzo krótki czas na wystąpienia, więc postaram się mówić o sprawach bardzo ogólnych i nie przekroczyć czasu, który mi został wyznaczony. Otóż rozpoczynając od tego, co stanowi przedmiot studiów wiejskich, to można by powiedzieć, przeglądając różne prace, że są dwa takie najważniejsze kierunki w tych badaniach nad wsią. To jest z jednej strony konceptualizacja wiejskich systemów społecznych, które się opisuje, definiuje, wskazuje elementy składowe tych systemów, relacje, które je łączą i tak i przemiany. I drugi taki wymiar dotyczy identyfikacji procesów i relacji, które wpływają na praktyki życia wiejskiego. Socjologowie od pewnego czasu mniej interesują się opiniami, a bardziej interesują się praktykami, czyli tym, co ludzie robią, tym, co ludzie faktycznie wykonują. I ten opis praktyk życia wiejskiego jest o tyle interesujący, że właśnie te praktyki ulegają na naszych oczach zasadniczym przeobrażeniom. Przestają to być praktyki rolnicze, a są to praktyki związane z wypoczynkiem, turystyką, zamieszkiwaniem, co ma doniosłe konsekwencje dla tego obrazu wsi, który na naszych oczach się kształtuje. Powiedziałabym, że te praktyki działają zwrotnie, czyli też kształtują strukturę społeczną wsi i zmiany, które na niej zachodzą. Uwzględniłam oś czasu, do której apelowała pani profesor Halamska, w sposób bardzo schematyczny. To znaczy, gdyby spojrzeć na te 100 lat rozwoju polskiej wsi, to można by powiedzieć, że w ciągu tych 100 lat mieliśmy do czynienia z trzema modelami wsi. Wieś tradycyjna, preindustrialna. Do kiedy ona w Polsce występowała? Profesor Turowski pisał, że rozpad zaczął się po uwłaszczeniu wsi tradycyjnej, czyli w drugiej połowie XIX wieku. Można powiedzieć, że jeszcze w okresie międzywojennym większość miejscowości wiejskich mieściła się jakoś lepiej lub gorzej w tym modelu wsi tradycyjnej, preindustrialnej. Wieś nowoczesna, przemysłowa, ona zaczęła się kształtować w szybkim tempie po II wojnie światowej. No i wieś współczesna, ponowoczesna, poprzemysłowa, która kształtuje się powiedzmy w XXI wieku. Można się nie zgadzać z taką periodyzacją, to jest przyjęta przeze mnie. Mówiąc o społecznościach wiejskich, które przez długi okres w historii, zwłaszcza w te społeczności preindustrialne miały charakter społeczności zamkniętych.
Tu nastąpiła zasadnicza zmiana, ponieważ w świecie współczesnym właściwie badacze zajmują się opisem sił zewnętrznych, które wywierają presję na te społeczności wiejskie, czyli tego świata, który jest na zewnątrz wsi. Jakie te siły wewnętrzne można wymienić? Przede wszystkim globalizacja ekonomiczna, która dotyczy także wsi. No, Krzysztof Gorlach napisał książkę Świat na progu domu, gdzie właśnie opisywał skutki globalizacji dla wsi w Polsce. Zmiany środowiska naturalnego, kwestie klimatu, wody, smogu, zanieczyszczenia itd., które są w tej chwili żywo dyskutowane, to są wszystko sprawy, które będą kształtowały sytuację społeczno-ekonomiczną wsi w niedalekiej przyszłości. Nowe technologie. Była tu mowa o projektach, prawda, rozbudowy internetu i tak dalej. Skutki tego będziemy obserwować. Ograniczanie rynku w reakcji na kryzys ekonomiczny. Proszę pamiętać, że ostatni kryzys ekonomiczny, który przeżyliśmy już, mam na myśli ten w roku 2008, zmienił bardzo podejście do różnych liberalnych polityk. W tej chwili dominuje nieco inna optyka takiego kontrolowania rynku i z tego też będą wynikały doniosłe konsekwencje dla sytuacji społeczności wiejskiej. No i wreszcie w moim przekonaniu presja, która ma absolutnie genezę miejską, mianowicie rosnąca świadomość konsumentów. Proszę pamiętać, że dzisiaj konsument studiuje zawartość tych produktów żywnościowych, które czyta. Jest świadom etykiet. Ja nigdy w życiu się tym nie interesowałam. Moje dzieci cały czas dyskutują tylko o tym, co ile czego zawiera. Więc to jest istotna zmiana, ponieważ to jest pewna presja, która zmusza rolników do innych sposobów wytwarzania żywności. Wiele społeczności wiejskich napotyka trudności adaptacyjne do tych zmian. One jakby znajdują się w sytuacji, którą Piotr Sztompka nazwał traumą zmiany społecznej. Trauma to jest taka sytuacja, gdzie napór zmian jest tak duży, że grupy społeczne nie są w stanie sobie z nimi poradzić, zaadaptować się. Żeby wyjść z traumy, trzeba interwencji, trzeba pomocy, trzeba pewnych działań zewnętrznych. Inne społeczności, które są silniejsze, mają lepszy dostęp do zasobów, dysponują większą ilością zasobów, wykorzystują te otwierające się możliwości. Ponieważ proszę pamiętać, że to, co dla jednych rodzi traumę, dla innych może być otwarciem nowych szans. I te szanse próbuje się wykorzystywać. Gdybyśmy chcieli powiedzieć o współczesnych podejściach do badania zmian w społecznościach wiejskich, ja przedstawiam Państwu perspektywę socjologa, ponieważ jestem socjologiem. To w pracy Ruth Panelli wyróżniono 4 takie podejścia do badania zmian w społecznościach wiejskich. Podejście społeczno-materialne, które jest nam najlepiej znane, obejmuje to różnego rodzaju badania nad zmianami składu ludności wiejskiej, opis skutków ekonomicznych tych zmian, opis sfery pracy, przeobrażeń w tej dziedzinie. Wiele prac temu jest poświęconych. Drugie podejście, które koncentruje się na tym, co socjologowie nazywają kapitałem społecznym i kulturowym. Jest to badanie wiedzy społecznej i wiedzy na temat kultury, tradycji, opisywanie wreszcie wartości, które ulegają erozji pod wpływem tych zmian. Ponieważ zgodzimy się co do tego, że konsekwencją zmian społecznych jest także erozja tego, co nazywaliśmy kiedyś tradycyjnymi wartościami klasy chłopskiej na przykład. Podejście kulturowo-ekonomiczne, czyli takie podejście, gdzie koncentruje się badania nad strategiami mobilizowania zasobów kulturowych za pośrednictwem lokalnej gospodarki. Dlaczego ten nacisk na wymiar mezospołeczny? Dlatego, że te lokalne gospodarki są bardzo zróżnicowane. Jedne są bogate w zasoby, inne są ubogie. Tam, gdzie zasobów jest mało, znowu potrzebna jest interwencja.
No i podejście sieciowe, które dominuje dzisiaj wszędzie właściwie, jeśli chodzi o badania w naukach społecznych, czyli pokazywanie, jak sieci społeczne są mobilizowane w warunkach reorganizacji społeczności i sektorów gospodarki wiejskiej. Ponieważ na wsi nie dominuje już sektor pierwszy, czyli rolnictwo. Proszę pamiętać, że także na wsi zaczyna kształtować się tak zwana nowa gospodarka, o czym pani profesor pisała w swojej pracy, czyli usługi różnego rodzaju. I teraz, jakie jednostki analizy były uwzględniane w tych różnych badaniach społeczności wiejskich? Otóż idąc od poziomu makrospołecznego, to jest jednostką analizy bywał system życia wiejskiego. Tu można by Bogusława Gałęskiego przytoczyć z jego pracami. Pokazywanie tych związków pomiędzy gospodarstwem, rodziną, jak to kształtowało klasę chłopską, jaka była pozycja chłopów w strukturze społeczeństwa polskiego. Różne typy przestrzeni wiejskiej, to jest też kategoria analizy makrospołecznej. Od czasu, kiedy przestrzeń wiejska zaczęła się dezagraryzować, czyli rolnictwo zaczyna mieć coraz mniejszy udział w jej kształtowaniu, tworzy się coś, co nazywamy przestrzenią postagrarną. To może być przestrzeń drugich domów wakacyjnych, to mogą być przestrzenie rekreacyjne różne, to mogą być przestrzenie, gdzie będą zlokalizowane jakieś instytucje opiekuńcze, różne bardzo typy. I wreszcie społeczność lokalna i lokalność. Chciałabym tu przywołać rozróżnienie Joanny Kurczewskiej na lokalność słabą i mocną. Lokalność słaba to jest taki typ kultury lokalnej, gdzie tradycje lokalne są rozproszone i bardzo słabo uświadamiane, aczkolwiek są wykorzystywane w różnych lokalnych projektach rozwojowych. I lokalność mocna, czyli taka, gdzie społeczność lokalna ma ukształtowaną świadomość własnych tradycji, własnych korzeni, ich wartości i ma jakiś projekt ich wykorzystania i kształtowania tożsamości lokalnej. No i na samym dole ten mikropoziom rodzina i gospodarstwo rolne. I proszę państwa, ja postaram się o każdej z tych jednostek analizy nieco państwu powiedzieć w sposób znowu bardzo ogólny. Jeżeli chodzi o system życia wiejskiego, ten system był bardzo długo opisywany jako przestrzeń, która jest dana. Wieś istniała zawsze. Wieś istniała odwiecznie. Jeszcze lat temu 50 czy 60 właściwie nie zadawano sobie takich pytań, czy wieś przestanie istnieć. Był problem, jak ją zmieniać, jak ją szybko modernizować. Natomiast nikt nie zastanawiał się nad tym, jak ją chronić. Ta przestrzeń wiejska traktowana jako odwieczna i dana, no była opisywana, identyfikowana, nie było problemu z określeniem, czy mamy do czynienia ze wsią, czy miastem. Widać było po krajobrazie. Można było badać jej strukturę, jej elementy składowe. I właściwie pytanie, które tu się pojawia współcześnie, to jest pytanie dotyczące tego, czy tak rozumiana wieś może przestać istnieć. Może dojść do takiej sytuacji, że któregoś dnia wstajemy i stwierdzamy, że już nie ma wsi w krajobrazie. Czy można ją ocalić wreszcie? W jaki sposób, poprzez jakie działania, poprzez jakie programy można próbować to robić? Przestrzeń wiejska traktowana inaczej, tak jak ją się traktuje, powiedziałabym bardziej współcześnie, jako konstrukt społeczny. Jako efekt realizacji różnych polityk publicznych, także polityki rozwoju wsi, także funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, polityki spójności itd., itd. Przestrzeń wiejska, która jest efektem realizacji różnych oczekiwań i wyobrażeń społecznych. I powiedziałabym, nam socjologom należałoby w tej chwili postawić pytanie, czy te oczekiwania i wyobrażenia społeczne
uwzględniają oczekiwania i wyobrażenia rolników, bo tu można oczekiwać, że nastąpi jakieś zdarzenie, jakiś konflikt. Wiemy o tym, że ośrodki produkcji rolnej są bardzo uciążliwe dla mieszkańców, rezydentów. Prawda, kurnik obok willi to jest potencjalne pole konfliktu lokalnego. Natomiast to, co jest interesujące, to jest pytanie, jacy aktorzy społeczni uczestniczą w procesie jej wytwarzania. Proszę pamiętać, że to nie tylko rolnicy, tak jak w przeszłości oni byli głównymi aktorami, tak dzisiaj równie ważni są przedstawiciele różnych instytucji, które państwo tu prezentują. To znaczy każda z tych instytucji jest takim aktorem kreowania przestrzeni wiejskiej poprzez rozdział różnego rodzaju funduszy, finansowanie projektów itd., itd. Efekty tego będą widoczne. Jakie znaczenie, tak jak mówiłam, mają w tym procesie kształtowania przestrzeni wiejskiej rolnicy i praktyki rolnicze? Bo nie chcę eliminować, nie chcę tworzyć takiego wrażenia, że rolnicy są już tak zmarginalizowani, że właściwie nikt ich o nic nie pyta, że ich udział w tym jest minimalny. W badaniach systemów wiejskich dominowała perspektywa dynamiczna. Opisywano zmiany, ale te zmiany polegały głównie na opisywaniu rozpadu systemów tradycyjnych. Procesy modernizacyjne, innowacje. Powiedziałabym, cała polska literatura dotycząca socjologii wsi z lat 60. i 70. to dokumentowała. Rzadziej przedmiotem zainteresowania było to, co stałe, niezmienne, na przykład mentalność chłopska, którą opisywano jako pewien balast dla procesów modernizacyjnych w latach 90. i jeszcze później. W tej optyce wieś jawi się jako enklawa stabilności w zmieniającym się świecie. Świat zewnętrzny jest dynamiczny, pędzi, żyje w bardzo szybkim tempie. Wieś jest spokojniejsza, tempo życia wolniejsze. To zresztą podkreślają ludzie, którzy świadomie wybierają wieś jako miejsce zamieszkania, że właśnie te walory są dla nich istotne. Znowu, ta opcja dynamiki, dokumentowanie transformacji systemu rozpadu, upadku, kurczenia się. Stabilność, poszukiwanie żywotności, zdolności przetrwania w sytuacjach kryzysowych, o czym pisał Grabski przed wojną, że wieś dlatego, że ma dostęp do żywności, może przetrwać różne kryzysy. Odradzania się wsi, to co ostatnio w dokumentach Unii Europejskiej i w pracach najnowszych określa się jako rural resilience. Ale to określenie resilience, które pochodzi z fizyki ciała stałego, oznacza, że jakiś element się odchyla i wraca do punktu wyjścia, ma zdolność przezwyciężenia kryzysu. W przypadku wsi możemy pytać, czy taki powrót do punktu wyjścia jest możliwy w ogóle w świetle tych trzech modeli, które państwu na początku przedstawiłam. Do czego byłby to powrót? Przecież nie ma możliwości powrotu do wsi tradycyjnej, preindustrialnej. Chyba nikt w to nie wierzy, to jest utopia kompletna. W którym miejscu byłby ten punkt zerowy zmiany społecznej? No i wreszcie wiejska społeczność lokalna, która ma bardzo długą historię jako kategoria analityczna w badaniach wsi. Właściwie socjologia wsi zaczęła się od monografii społeczności lokalnych. To jest kategoria pośrednicząca pomiędzy tym poziomem mikro i makro społecznym i mimo różnego rozumienia, mimo, powiedziałabym, takiego odrzucenia jako kategorii badawczej, wtedy, kiedy upowszechniały się badania masowe nad wsią, ona znowu dzisiaj jest bardzo użyteczna, dlatego że jeżeli my realizujemy różne projekty dotyczące warunków życia w konkretnej społeczności, gminnej czy wiejskiej, to właśnie ta kategoria nam tworzy bardzo wygodne ramy teoretyczne do
tego opisu. Często wiejskie społeczności lokalne były przedstawiane jako antyteza nowoczesności, jako zaprzeczenie. To właśnie dlatego trzeba je było modernizować, że one były zacofane, tradycyjne i tak dalej. Ale zarazem z innej perspektywy patrząc, były traktowane jako skarbnica wartości kulturowych, które należy ochronić. No i powiedziałabym, że to podejście ochronne dzisiaj zaczyna być znowu widoczne w działaniach rządowych różnych też. Zmieniły się także społeczności wiejskie pod wpływem procesów industrializacji i urbanizacji. Ta zmiana polega głównie na otwarciu się na świat zewnętrzny, na otwarciu się na państwo narodowe, na Unię Europejską czy na globalny rynek. No i skutki tego otwarcia my możemy opisywać, badając konkretne społeczności. Siły zewnętrzne wpłynęły na przeobrażenia struktur tych społeczności. Pojawiły się nowe instytucje lokalne, one zyskały podmiotowość, o czym pani profesor wspomniała w swoim wprowadzeniu. W latach 60. i 70. XX wieku w socjologii przeprowadzono gruntowną krytykę tzw. community studies, krytykując głównie ich założenia metodologiczne. Owocem tego był upadek badań nad społecznościami lokalnymi, których renesans obserwujemy teraz w XXI wieku, które, jak mówię, są doceniane za te walory diagnostyczne, które są wykorzystywane we wszelkiej działalności praktycznej związanej z realizacją takich programów jak Capacity Building czy Community Empowerment. To ci, którzy przerabiają fundusze unijne, wiedzą, że tam właśnie na takie cele można aplikować. No i lokalność. Lokalność jako relatywnie nowa jednostka analizy, tak jak mówiłam, z tym podziałem na lokalność słabą i mocną, ten local social system opisany przez Margaret, nie wiem jak ją się należy czytać, stacę i niech będzie, staje się ważny wtedy, kiedy analizuje się zmiany społeczne towarzyszące globalnym procesom, takim jak migracje, konflikty między ludnością miejscową, zasiedziałą, a nowo osadnikami, tymi migrantami, którzy się sprowadzają dzisiaj budując domy na wsi. No i w takim ujęciu nacisk jest położony na relacje wertykalne w ramach procesów narodowych i globalnych. Znowu, jaka perspektywa opisów tych społeczności lokalnych dominuje? Perspektywa dynamiczna, czyli opisuje się zmiany, ale też akcentując powtarzalność, pewne wzory tych zmian. To znaczy my możemy dostarczyć takich katalogów zmian, które się obserwuje w społecznościach lokalnych wtedy, kiedy one się właśnie otwierają na świat zewnętrzny. No i druga perspektywa, perspektywa różnicy, zróżnicowania. Jak społeczności wiejskie różnią się od miasta, jak różnią się pomiędzy sobą. Tu pani profesor, pokazując mapę zaborów, od razu przywołała te zróżnicowanie wsi położonych w różnych zaborach. I pracownicy Instytutu napisali wiele na temat tych zróżnicowań. Nie będę do tego wracać. I trzecia jednostka, nie trzecia, a kolejna analizy, czyli rodzina. I tu właśnie od razu dzisiaj trzeba zadać pytanie, jaka rodzina? Czy wiejska, czy rolnicza? Bo to nie jest to samo. Do transformacji w Polsce można umownie przyjąć, że na wsi dominowała rodzina chłopska, powiązana z rodzinnym gospodarstwem rolnym. W XXI wieku taka dominacja skurczyła się. Przybywa rodzin powiązanych z pracą poza rolnictwem, własnym biznesem, kategorii singli, osób samotnych, takich, którzy nie mają żadnych rodzin. W kapitalistycznej gospodarce właściwie nie sposób badać organizacji rolnictwa bez odwołania się do kategorii rodziny. Widzę, że już przekroczyłam swój czas. Tak, to ja za chwilę skończę. Jeszcze moment.
Wiejskie gospodarstwo domowe było w przeszłości podporządkowane działalności produkcyjnej gospodarstwa rolnego. Obecnie w wyniku dezagraryzacji ono jest, powiedziałabym, kierowane konsumpcją postagrarną, cokolwiek to oznacza. Rodzina dlaczego jest ważna? Dlatego, że z tym się wiąże problem sukcesji, własności, relacji między pokoleniami, pozycji kobiety wiejskiej, tu pani Sylwia Michalska, pracy dzieci w gospodarstwie. I chcę zauważyć, że jest to struktura nieobecna w publikowanych od wielu lat raportach o stanie wsi. Ja te raporty przejrzałam wszystkie, bo miałam wystąpienie też o rodzinie wiejskiej na zjeździe socjologicznym we Wrocławiu. To znaczy rodzina występuje jako tło tekstów poświęconych przemianom demograficznym. Natomiast nie ma nic poświęconego, więc zachęcam wszystkich, którzy interesują się rodziną, żeby mogli do tego wykorzystać tę lukę. Co kształtuje dynamikę rodziny wiejskiej? Kiedyś kształtowała ją dynamika gospodarstwa w znacznym stopniu. Dziś raczej zmiany struktury gospodarstw domowych i rodzin. Rynek pracy, proszę pamiętać, że od rynku pracy zależy postęp dezagraryzacji. Popyt na usługi i dostępność usług publicznych w środowisku wiejskim oraz żywotność ekonomiczna rodzin, kapitały, którymi one rozporządzają. Tak się składa, że czytałam ostatnio ponad 300 stron na temat wsi na ziemiach odzyskanych. Też tom o charakterze interdyscyplinarnym, gdzie są teksty historyków, geografów, politologów, antropologów kultury, etnografów, socjologów. I taki zgrabny cytat jako podsumowanie państwu pozwolę sobie przytoczyć. Polska powojenna z definicji była ludowa. Władza propagowała i popierała sztukę ludową, folklor tworzył dla władzy swojską scenografię, a jednocześnie walczono z wsią i niszczono to, co tworzyło naturalne warunki jej rozwoju. Wiejską tradycję utożsamiano ze wstecznictwem i zabobonem, a nadrzędnym celem polityki gospodarczej stała się modernizacja i industrializacja kosztem rozwoju rolnictwa. Dziękuję bardzo za uwagę. Pożegnam. Natomiast ja chciałam podziękować pani profesor Podedwornej za ten bardzo gęsty referat, który wprowadził nas i w dynamikę zjawiska, ale także przytoczył wiele, wiele perspektyw, jak można, które mówią, jak można wieś analizować. Zapomniałam, już mówiłam, nikt nie jest doskonały, ustalić porządek tego naszego posiedzenia. Więc te trzy referaty następują po sobie, potem nastąpi przerwa. Natomiast pytania i dyskusje będą po sesji drugiej, wspólnie dla obu sesji, i tę dyskusję, pytania poprowadzi pani profesor Bukraba-Rylska. Teraz, ponieważ nie nasza wina było to opóźnienie, ale przesunięcie tej początkowej sesji, zapraszam panią profesor Monikę Stany i panią Dominikę. Na razie może pani siedzieć, potem panią, dając panie po 20 minut, 20 minut na łącznie. Każdy. Proszę, łącznie. Można. I pani 20 minut i bardzo prosząc o nieprzekraczanie tego czasu, bo ta kawa wystygnie. Tak, proszę państwa, tak się złożyło, że trochę mniej więcej w tej konferencji, ale jestem trochę przedstawicielem dosyć dużego naszego zespołu socjologiczno-ekonomiczno-przestrzennego, bowiem ta prezentacja, którą tutaj za chwilę razem z Dominiką wygłosimy, jest właśnie kompilacją dwóch, a nawet trzech tekstów z monografii. Pani profesor Marii Halamskiej, profesora Andrzeja Roznera, pana profesora Izasława Frenkla, Łukasza Komorowskiego, Dominiki Zwęglińskiej i moim.
Zaproponowany temat jest pewnym kompromisem tych właśnie kilku dyscyplin naukowych. Otóż, proszę Państwa, w stuletnim okresie istnienia niepodległego państwa oczywiście na wsi zachodziły ważne procesy i demograficzne, i społeczne. I one właściwie wszystkie były, można tak powiedzieć, o uniwersalnym charakterze, choć ich stopień zaawansowania, kierunek, tempo przemian w przypadku różnych zbiorowości były odmienne. Na kryterium osi czasu, o którym tutaj dużo mówimy, my również postaraliśmy się nałożyć kryterium przestrzenne, podejmując próbę zejścia do możliwie jak najniższego poziomu analizy przestrzennej i to się udało, proszę Państwa, również dzięki Głównemu Urzędowi Statystycznemu, naszemu partnerowi. Ów filtr przestrzenny nie jest zabiegiem prostym, co chociażby widzimy po zerwaniu ciągłości granic, ale mówimy tu również o granicach gminnych, które się zmieniały. Nie mówiąc o granicach definicyjnych kwestiach. Ważność przestrzennego ujęcia tych zagadnień podkreśla fakt, że struktura demograficzna i społeczna oczywiście są różne w poszczególnych regionach, co tak naprawdę definiuje specyfikę polskiej wsi. I także ma to różne konsekwencje. Konsekwencje nie tylko demograficzne, ale społeczne, ekonomiczne, kulturowe i o tych konsekwencjach również dzisiaj będzie. Liczba ludności Polski wzrastała. Z 27 do 40 milionów od zakończenia II wojny światowej, ale wraz z nią liczba ludności wiejskiej była konstans. To znaczy się, że właściwie od zakończenia II wojny światowej wokół 15 milionów ta liczba oscylowała. To jest dosyć specyficzne jak na państwa Unii, w ogóle jak na państwa europejskie. Ale wraz z tą stagnacją liczby ludności oczywiście zmieniał się jej udział w ogóle społeczeństwa polskiego z 75 do 40%. Jak widzimy, bez względu na to, w jakiej fazie rozwoju byliśmy, ta liczba ludności była dość stabilna. Na zmiany struktur demograficznych w tym stuletnim okresie wpływały trzy główne procesy. My je tak zdefiniowaliśmy. Jest to przejście demograficzne, falowanie demograficzne i migracje. Na właśnie te zmiany liczby ludności te procesy wpływały, dając taki obraz w takiej postaci o to, że ciągnąc od 1950 roku właściwie do ówczesności zmiany liczby ludności na poziomie gmin, widzimy, że te czerwone to są obszary głębokiej, można powiedzieć, takiej depresji ludnościowej, a te niebieskie to obszary przyrostu ludnościowego. I teraz jakie procesy to zmieniały? No właśnie, po pierwsze przejście demograficzne. Proces kluczowy właściwie dla badań, kiedy mówimy o kwestiach demograficznych. Przejście od społeczeństwa tradycyjnego poprzez fazę przejścia do społeczeństwa nowoczesnego. Czyli od wysokiego współczynnika urodzeń i zgonów, zerowego przyrostu naturalnego do bardzo niskiego współczynnika, nie będzie widać, urodzeń i zgonów, również zerowego przyrostu naturalnego na końcu tegoż przejścia. Tak naprawdę cała ten największa eksplozja demograficzna oczywiście wystąpiła w fazie industrialnej. Ma to swoje konsekwencje w strukturze wieku. Jak nałożymy ten proces przejścia na piramidę wieku, która najbardziej nam odzwierciedla zmiany strukturalne, to widzimy, że od piramidy progresywnej w okresie międzywojennym przez stagnację już jesteśmy za przedpolem starości demograficznej, właściwie w jej właściwej fazie, mając odwrócony kształt piramidy. To jest akurat z 2016 roku. Drugi proces to proces falowania demograficznego, a więc naprzemienne występowanie po sobie wyżów i niżów, które są konsekwencją głównie jednej, a później nałożonej na roczniki w wieku prokreacji II wojny światowej. Po okresie kompensaty pierwszego wyżu demograficznego mieliśmy jego echo w latach 80. i oczekiwaliśmy jeszcze w latach 90. na trzeci wyż demograficzny, który niestety nie nastąpił. I takie są niestety konsekwencje właśnie bycia w społeczeństwie nowoczesnym, że się starzejemy, ale jednocześnie kurczymy ze względu na to, iż zmienia się właśnie ten model rodziny, o którym mówiła pani profesor Podedworna.
zmniejsza się dzietność w konsekwencji i to echo się właściwie można powiedzieć spłaszcza. Co jest ciekawe, proszę Państwa, że ta największa różnica pomiędzy liczbą urodzeń w mieście, a liczbą urodzeń na wsi, czy natężeniem tych urodzeń, może natężeniem, wykres pokazuje natężenia, to przy tym zostańmy, strzałki to pokazują, właśnie przychodziła w momencie, kiedy następowało przejście przez kolejną fazę rozwoju, czyli z preindustrialnej do industrialnej i z industrialnej do postindustrialnej. To znaczy, że wieś wtedy była najbardziej opóźniona w stosunku do procesów występujących w mieście, ale wieś to skutecznie nadrabiała. Trzeci proces to są migracje. Migracje wewnętrzne z saldem dla obszarów wiejskich. Ujemne. Jak spojrzymy znowu na fazę rozwoju, to zobaczymy, że oczywiście te powojenne wiemy, że były związane ze zmianą granic, ale później mamy całą fazę rozwoju industrialnego, gdzie ten odpływ migracyjny, czyli cały przyrost naturalny, który się urodził na wsi, a był dużo wyższy oczywiście niż w mieście, został skonsumowany przez miasto. Stąd ta liczba ludności cały czas wynosi około 15 milionów. Czyli jest to faza, można powiedzieć, migracje są wręcz cykliczne. No i rozpoczyna się okres transformacji, stagnacja następuje migracji, wyhamowujemy procesy migracyjne, nie jesteśmy już tacy chętni i mobilni do tego stopnia, że właściwie od 2000 roku mamy dodatnie saldo migracji na wieś. I często o tym mówimy, podkreślając, no wieś jest atrakcyjna, bo ludzie migrują na wieś. Ależ jakżeż to jest daleko idąca teza. Migrują na wieś podmiejską, co chociażby potwierdza natężenie salda migracji, pokazujące, że te najbardziej odpływowe obszary Polski to jest ta właśnie wiejska Polska, tradycyjnego rolnictwa, no nawet można powiedzieć jeszcze takiego tradycyjnego rolnictwa chłopskiego czy postchłopskiego Polski Wschodniej, choć w dużo mniejszym stopniu niż odpływ, który w tej chwili następuje z obszarów ziem północnych i zachodnich Polski, głównie północnych, tam gdzie największy stopień uspołecznienia rolnictwa następował. Ma to oczywiście swoje konsekwencje w zmianie struktury wieku ludności. Na ile to widać, nie wiem, bo to jest na gminy i z granicami, ale zwróćcie Państwo uwagę, że z niecałych 8% ludności w wieku 60 lat i więcej, to jest podział biologiczny, dzieci, młodzież, osoby starsze. Mówimy tutaj o osobach starszych, bo ten proces starzenia jest najbardziej ewidentnym procesem. Z niespełna 6-7% po wojnie do ponad 20%, a właściwie prawie zbliżamy się do 20% przeciętnie w Polsce, mamy ludności w wieku 60 lat i więcej. Co jest ciekawe jeszcze na tych rysunkach, że młodość demograficzna ziem zachodnich i północnych Polski, ona już jest przeszłością. Otóż nie, oczywiście zgadzam się z tezą, że najbardziej stara demograficznie jest Polska Wschodnia, ale tempo starzenia się Polski w tej chwili największe jest na obszarach popegeerowskich. W jaki sposób przekładają się te struktury demograficzne na kształtowanie się zasobów pracy? Otóż w istotny, bowiem przechodząc już na strukturę ludności według ekonomicznych grup wieku, widzimy, że wraz z latami, z okresu międzywojennego do dziś, czarna strzałka pokazuje, gdzie jesteśmy, z perspektywą do 2030 roku, że wraz z zmniejszaniem się, to jest niebieski kolor, liczby ludności w wieku, czy odsetka ludności w wieku przedprodukcyjnym, wzrastał odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym. I żyjemy oto w takim ciekawym momencie, że liczba osób w wieku poprodukcyjnym zaczyna być wyższa niż liczba osób w wieku przedprodukcyjnym. To oczywiście bardzo determinuje obciążenie głównie polityk socjalnych, społecznych. I co jest jeszcze ciekawe, proszę Państwa, że ten trend jest nie do zahamowania. My możemy łagodzić skutki tych trendów, ale niestety jego nie zahamujemy. To, co jest również, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, i to jest już zielony kolor,
w tym miejscu, że mamy już za sobą największy odsetek zasobów pracy. W tej chwili nastąpi kurczenie się, czyli ujemna reprodukcja zasobów pracy. Dokonaliśmy dosyć dużego wysiłku też przy pomocy Głównego Urzędu Statystycznego i odtworzyliśmy od 60 roku roczne przyrosty i ubytki ludności w wieku produkcyjnym, czyli można powiedzieć potencjalne zasoby pracy odtworzyliśmy na wsi i w mieście, żeby zobaczyć, jak następowała ta reprodukcja. Otóż widzimy, że ten proces falowania demograficznego w reprodukcji zasobów pracy ma bardzo istotne znaczenie. Lata 70. bardzo duża reprodukcja zasobów pracy, szczególnie w mieście, no bo przecież ta ludność do miasta przeemigrowała. Ale i później, lata 90. właściwie ten duży nawis podaży pracy w postaci 3 milionów, często zrzucany na barki wyłącznie reform Balcerowicza, jest daleko idącym uproszczeniem. Śmiem sądzić tutaj razem z konsultacji z profesorami z Instytutu, że dużo większe znaczenie miały wówczas procesy demograficzne, czyli dużo większa podaż zasobów pracy niż redukcja popytu na pracę. No i cóż, i właściwie od 10 lat mamy cały czas kurczące się te zasoby. One już nigdy nie będą przy tej perspektywie, którą jesteśmy w stanie zaprognozować, na plusie. To znaczy się będziemy w fazie cały czas redukcji zasobów pracy. Ale jeżeli szukamy, i tu jest to odniesienie do współczesnie też i tworzonych w sumie dokumentów, czy polityk migracyjnych, czy strategii rozwoju na przykład rolnictwa, to szukanie na wsi rezerw zasobów pracy jest już niestety nieaktualne. Polska wieś była rezerwuarem zasobów siły roboczej, ale niestety już nie jest. Owszem, gdzie możemy szukać zasobów siły roboczej? Możemy jeszcze częściowo szukać w źródłach utrzymania z rolnictwa. Bowiem proces dezagraryzacji, będący procesem kurczenia się znaczenia rolnictwa w źródłach utrzymania mieszkańców wsi, czyli proces odchodzenia od źródeł rolniczych, jest procesem jednokierunkowym, trwałym i właściwie z 90%, które mieliśmy w 2021 roku, do jakichś 10-15 w tej chwili ludność wiejska utrzymuje się z rolnictwa. Tu tych rezerw możemy szukać, ale niestety, jeżeli kurczy się ludność utrzymująca się z rolnictwa i nie następuje przyrost ludności pracującej poza rolnictwem, tylko następuje wzrost ludności utrzymującej się z niezarobkowych źródeł utrzymania, to należy rozpoznać, czy to jest przede wszystkim tylko i wyłącznie proces starzenia się, czyli wchodzenia w ten wiek poprodukcyjny, na przykład wyżowych roczników demograficznych, czy być może są to inne kwestie społeczne. Utrzymujący się z rolnictwa w ujęciu przestrzennym od 50 roku do 2002, to są lata spisu powszechnego, bo tylko przy okazji spisów powszechnych możemy takie dane zdobyć. Apeluję z tego miejsca do osób z Głównego Urzędu Statystycznego, aby Narodowy Spis Ludności, który będzie w 2021 roku, mógł te dane nam dostarczyć. Co tu widzimy, proszę Państwa? No, ten duży udział 90% ludności związanej z rolnictwem i cały czas konsekwentnie w Polsce Wschodniej i na obrzeżach granic wojewódzkich utrzymujący się ciągle duży w porównaniu do trendów europejskich udział ludności związanej z rolnictwem razem z jakby zmniejszaniem się tam liczby ludności. Jeżeli mamy duży udział ludności związanej z rolnictwem, relatywnie duży, tak, bo on nie jest relatywnie w czasie, ale relatywnie w przestrzeni, a do tego mamy procesy demograficzne niekorzystne, wypływu migracyjnego, to znaczy się, że lokalny rynek pracy nie jest w stanie zabezpieczyć czy zaoferować odpowiedniej ilości miejsc pracy. To oczywiście powoduje ucieczkę migracyjną i zmiany w strukturach społecznych na polskiej wsi. I teraz przejdziemy do opisania procesów zmian struktury społecznej na wsi. Jak już powiedziała to na początku profesor Halamska, to nie jest proces łatwy, ponieważ na kształt struktury społecznej w okresie 100 lat wpłynęło bardzo wiele różnych czynników, procesów i zjawisk. Jednak wydaje się, że jednym z najważniejszych, o których wspomniała profesor Stanny, są migracje wewnętrzne, bo to właśnie migracje wewnętrzne, najpierw ze wsi do miasta, potem z miast na tą wieś, przede wszystkim podmiejską, są głównym moderatorem zmian struktury społecznej
na wsi. I my jakby opisując przemiany struktury społecznej na wsi, używamy trzech procesów, trzech głównych procesów, procesów pezantyzacji, profesjonalizacji i burżuazyjnienia. Ale właściwie nazywamy te procesy przemian struktury społecznej nazywamy tak, ponieważ w Polsce w ostatnim stuleciu, interesującym nas ostatnim stuleciu, dokonało się przejście od typu społeczeństwa i fazy gospodarki preindustrialnej do postindustrialnej, co skutkuje oczywiście zmianami w strukturze społecznej. I tutaj nastąpiło zmiana właściwie głównych aktorów tej struktury społecznej od momentu, kiedy głównym segmentem struktury są chłopi, do momentu, który mamy właściwie teraz, po 100 latach, kiedy są to robotnicy i klasa średnia. I teraz ja krótko opiszę te procesy pezantyzacji, profesjonalizacji i burżuazyjnienia. Pierwszy z nich, pezantyzacja, jest procesem oznaczającym wzrost udziału ludności chłopskiej. W Polsce międzywojennej on nastąpił na skutek wzrostu udziału gospodarstw zaliczanych do kategorii chłopskich, a na ich wzrost złożyły się dwie grupy przyczyn, czy też czynników, czyli reforma rolna oraz podziały gospodarstw. Następnie po procesie pezantyzacji, a właściwie proces ten płynnie przeszedł w drugi proces, o którym wspomniałam, czyli proces profesjonalizacji, na który złożyły się trzy kolejne czynniki, zjawiska czy też czynniki. Depezantyzacja, dezagraryzacja i proletaryzacja, które właściwie opisują, one są wewnętrznie zróżnicowane i każdy z nich opisuje inne zjawisko, ale mają wspólne podłoże, czyli wejście gospodarki właśnie w fazę industrialną. Rozpoczęło się wychodźstwo ze wsi i z rolnictwa do miasta, ale pojawiły się także modernizacje i innowacje w rolnictwie. I to spowodowało właściwie, tak uproszczając ten proces maksymalnie, doprowadziło to do tego, że dominującym segmentem w strukturze społecznej stali się robotnicy i zaczęto mówić o robotniczeniu struktury społecznej, ponieważ udział właśnie robotników w strukturze społecznej zaczął rosnąć, a natomiast odbyło się to właściwie kosztem udziału chłopów, a później rolników właśnie w tej strukturze społecznej, w której zaczął się kurczyć ten odsetek. I ostatnim i najnowszym procesem, na którym zatrzymam się troszkę dłużej, jest proces burżuazyjnienia lub inaczej mówiąc proces gentryfikacji wsi, który oznacza nasycanie struktury społecznej ludźmi zajmującymi wyższe pozycje w stratyfikacji społeczno-zawodowej. To są ludzie, którzy mają wyższe dochody, wyższy kapitał kulturowy, a także odmienny od wiejsko-ludowego styl życia. A kluczowym elementem procesu gentryfikacji jest pojawienie się na wsi klasy średniej lub wzmocnienie już tego istniejącego segmentu na wsi. Do głównych korelatów zjawiska gentryfikacji zaliczamy znaczący wzrost liczby mieszkańców, będący głównie efektem dodatniego salda migracji. Znaczną część migrantów stanowią mieszkańcy miast, ale liczni są także profesjonalnie zorientowani na metropolię albo na miasto, mieszkańcy obszarów wiejskich. Są to przede wszystkim ludzie młodzi, wykształceni, profesjonaliści, których można zaliczyć do kategorii nowej klasy średniej. Ich pojawienie się na wsi generuje zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym, w lokalnej gospodarce, w strukturze dochodów ludności. A wszystko to prowadzi do zmian w strukturze społecznej wsi, właśnie dokonujących się na skutek procesu gentryfikacji. Gentryfikacja nie jest procesem tożsamym z procesem suburbanizacji, ale jest spojrzeniem właśnie na te procesy dokonujące się na wsi właśnie z perspektywy obszarów wiejskich, z perspektywy wsi, a nie z perspektywy rozlewającego się miasta. I my tutaj w zespole próbowaliśmy wskazać hipotetyczny zasięg gentryfikacji wsi. To jest ta mapa po państwa lewej stronie. I gentryfikacja zachodzi przede wszystkim na obszarach wysoko zurbanizowanych, zdezagraryzowanych, w pobliżu dużych miast i ośrodków metropolitalnych, a więc przede wszystkim tam, gdzie rolnictwo zanika, wypierane przez funkcje mieszkalne. W zespole też mamy
typologię właściwie struktury społecznej wsi w podziale na powiaty. I to jest ta mapa po Państwa lewej stronie. I proszę zobaczyć, że po prawej stronie, tak przepraszam. Gentryfikacja zachodzi przede wszystkim w powiatach o typie struktury inteligencko-robotniczej i robotniczej. Czyli tam, gdzie ten udział klasy robotników i klasy średniej jest po prostu najwyższy. A gentryfikacja nie zachodzi praktycznie w powiatach, w których typ struktury jest rolniczy. Tak? Też muszę kończyć powoli. Nie, no proszę, proszę. Ja, ale już zmierzam właściwie do końca. Tak, tak. Proces burżuazyjnienia i poprzedzającego procesy pezantyzacji i profesjonalizacji doprowadziły do ogromnych zmian w strukturze społecznej. W ciągu 100 lat, poza odwróceniem tego kierunku migracji na rzecz obszarów wiejskich, mieliśmy także do czynienia z przejściem struktury społecznej od robotniczej, od właściwie takiej, którym dominującym segmentem są chłopi, przez robotniczą do teraz właściwie, gdzie ona powoli nam, możemy mówić o średnieniu struktury społecznej, ponieważ taką generalną tendencją, choć w różnym nasileniu, jak Państwo widzieliście, jest właśnie gentryfikacja wsi, a to, co Państwo widzicie, to jest właśnie próba estymacji struktury społecznej, udziału grup społeczno-zawodowych w strukturze społecznej właśnie w okresie 100 lat. I proszę zobaczyć, jak ten udział właśnie chłopów, rolników się kurczy kosztem robotników i klasy średniej. Przy czym zmienia się oczywiście struktura gospodarcza i w tej klasie robotniczej mamy nie tylko tych, którzy nam się kojarzą z pracą w przemyśle, ale i również z pracą w usługach. Tak więc tu następuje pewne przenikanie. I przechodząc do wniosków, można powiedzieć, proszę Państwa, że ja sobie zejdę, bo ja już nie pamiętam, że przez właściwie 100 lat mieliśmy, oczywiście, nawet w minutę, przez 100 lat mieliśmy trend jednokierunkowy, długookresowy starzenia się ludności. Bez względu na to, jest to zjawisko główne i kluczowe, wynikające z przejścia demograficznego. Trendy cykliczne, działające średniookresowe, to głównie wyżej i niżej demograficzne, czyli falowanie, na które nakładały się również procesy migracyjne. Ta migracja również powodowała, że następowała dezagraryzacja wsi i ona jest trendem również długookresowym, jednokierunkowym, choć niestety z naszych badań wynika, że dosyć powolnym. Tak, a w strukturze społecznej te wszystkie zmiany, o których wspomniała pani profesor, właściwie najbardziej kluczowym i widocznym przejściem jest właśnie przejście od struktury robotniczej do struktury takiej chłopskiej, robotniczej i teraz do struktury, która zaczyna się uśredniać właśnie przez procesy proletaryzacji do tej generalnej tendencji nowej, o której wspomniałam, czyli do procesu gentryfikacji wsi, który ma dwie główne przyczyny wewnętrzne i tutaj ich clue jest właśnie wzrost wykształcenia ludności na wsi, a druga grupa przyczyn to są przyczyny zewnętrzne, właśnie wyrażające się w tej migracji głównie pod miasto oraz w tym wzroście zatrudnienia w usługach, o którym wspomniała pani profesor. I to wszystko właściwie oznacza, że mieszkańcy wsi przez te 100 lat, kiedy będziemy mówili o takich pojęciach związanych z jakością życia, znacząco przybliżyli się do mieszkańców Europy niż to było w tej chwili, niż to było 100 lat temu. Nie dokonało się to oczywiście bez poniesienia kosztów. Te koszty w strukturze demograficznej to jest właśnie przejście do społeczeństwa nowoczesnego, którego największym niestety tym stygmatem jest starzenie się ludności. Ale w strukturze społecznej można również wyszukać pewnych korzystnych elementów, choć i w demograficznej też. W tej społecznej to jest właśnie przejście od tej wsi chłopskiej do wsi robotniczej. Dziękujemy bardzo. Ja bardzo panią dziękuję, ale miałam takie wrażenie, tak mi się przypomniało, takie, mówi się, że w domu ten ma władzę, kto ma pilota od telewizora. To okazuje się, że ten ma władzę, kto ma mikrofon. Byłam niestety trochę stronnicza, co sobie wyrzucam, ale będę też stronnicza w stosunku do pani i zostawiam pani
żeby nam pani powiedziała, z tych zmian, które nazywają się zmianami miękkimi, prawda? Które trudno opisać takimi statystykami, ale które również zachodzą jako konsekwencja i nie tylko zmian tych materialnych. Oddaję pani głos, pani doktor. Dobrze, dziękuję. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie na tę konferencję i przyznam szczerze, że też stoję przed bardzo trudnym zadaniem opisania bardzo złożonych w moim przekonaniu i wieloaspektowych zmian społecznych, mentalnych, jakie zachodziły na polskiej wsi po 1945 roku w ciągu 20 minut. Postaram się to zrobić. Tak jak sugeruje mój temat, czy tytuł mojego wystąpienia, będę się koncentrować przede wszystkim na tej wsi, która tutaj podczas tych wcześniejszych referatów została nazwana wsią przemysłową, industrialną, czy tym momentem przejścia między tradycyjną a industrialną. I nawiązując też do referatu pani profesor Podedwornej, ja mam wątpliwości, czy mentalność ludności wiejskiej była taka stabilna w okresie PRL-u, natomiast to jest oczywiście kwestia do ewentualnej dyskusji. Powojenna wieś polska po 1945 roku stała się obszarem głębokich zmian obyczajowych, cywilizacyjnych i mentalnych. U ich podłoża tkwiły w znacznym stopniu bezprecedensowe w skali doświadczenia II wojny światowej, jak również, być może właśnie przede wszystkim, dokonana rękami komunistycznych władz głęboka, by nie rzec rewolucyjna zmiana struktury społecznej, wiejskiej przestrzeni oraz długotrwałe odgórne naciski na rzecz zmiany wiejskiego sposobu myślenia i gospodarowania. Reforma rolna z 1944 roku spowodowała, że wielka własność uległa likwidacji. Wraz z nią całkowitej zmianie znaczeniowej uległa przestrzeń dworska, będąca ważną częścią przedwojennego, także wojennego wiejskiego świata i jego specyficznego krajobrazu społeczno-kulturowego. Bo choć zabudowania podworskie częściowo wykorzystywane były w pierwszej dekadzie powojennej, choćby na mieszkania tymczasowe, lokale wiejskiej administracji, państwowych nieruchomości ziemskich, potem państwowych gospodarstw rolnych, a także szkół podstawowych, czy siedziby ośrodków wypoczynkowych i innych miejsc publicznych, to jednak dla większości wiejskich mieszkańców nadal pozostawały one obszarami niedostępnymi, obciążonymi jakąś kulturową obcością. Reakcje na reformę rolną w różnych regionach kraju oraz w poszczególnych wsiach były zróżnicowane. Wszędzie jednak reforma wywoływała szok, konsternację i najczęściej ambiwalencję zachowań. Znany dotąd porządek świata w swej strukturze, także oczywiście zmienny i ewoluujący, z dnia na dzień w zasadzie uległ rozpadowi. To generowało potężny niepokój, niepewność, którą dodatkowo wzmagała także pamięć dopiero co zakończonej i niezwykle brutalnej wojny, a także wzmagający się lęk przed sowieckimi kołchozami. To widmo zbliżającej się kolektywizacji było odczuwane oczywiście na polskiej wsi już tuż po zakończeniu wojny. Kurs kolektywizacyjny, czy kolektywizacja, która rozpoczęta została w 1948 roku, mająca na celu siłowe stworzenie gospodarstw uspołecznionych, czyli spółdzielni produkcyjnych, był w moim przekonaniu niezwykle ważnym czynnikiem głębokich przeobrażeń wsi, także społecznych. Jego bezpośrednie skutki sprowadzały się najczęściej do chłopskiego oporu przeciw kolektywizacji, do porzucania, zwłaszcza na ziemiach zachodnich i północnych, nowo przyjętych gospodarstw i pracy na roli. Ale jeżeli spojrzymy szerzej, dostrzeżemy, że kolektywizacja, która zresztą jako ewoluujący projekt nie zniknęła całkowicie z horyzontu ideowego władz centralnych, także po 1956 roku, miała również długofalowe konsekwencje społeczne i polityczne. Jedną z nich był istniejący niemal do samego końca PRL-u chłopski brak zaufania do instytucji państwowych. Jego konsekwencjami były także migracje oraz zmiana wartości ziemi. Rozpoczęta reformą rolną głęboka przebudowa struktury społecznej dokonywała się przede wszystkim poprzez wspomniane tutaj również przez moje przedmówczynie przemieszczenia i migracje. Kierunki tych ostatnich były zróżnicowane i koncentrowały się nie koncentrowały się właśnie przede wszystkim na obszarze okolicznych miast i zakładów pracy, choć faktycznie, biorąc pod uwagę liczby, szacuje się, że w pierwszej połowie lat 50.
wyemigrowało ze wsi około 2 milionów mieszkańców. W okresie całego PRL-u te liczby szacowane są na 8-9 milionów. Znalazłam również dane dotyczące 11 milionów. Warto również tutaj mieć na uwadze fakt, że znaczna część mieszkańców wsi również, jeżeli nawet nie emigrowała, nie migrowała do miast czy innych obszarów, to zasilała grupę, czy tworzyła grupę tak zwanych chłoporobotników, chłopourzędników, czyli ludzie, którzy de facto mieszkali na wsi, ale pracowali codziennie poza nią. Znaczna część ludności wiejskiej opuszczająca rodzinne wsie wybierała z oczywistych względów nowe ziemie, czyli ziemie zachodnie, północne, ziemie przyłączone po 1945 roku. Tam zresztą otrzymanie nowego, znacznie większego niż w dawnych rejonach Polski gospodarstwa było początkowo prostsze. Wielu migrowało tam również niekoniecznie na stałe, oczywiście to była kwestia szabru, ale również wiele rodzin, zwłaszcza z Polski centralnej, poszukiwało na ziemiach odzyskanych dodatkowych źródeł dochodu, uzupełniających dochód do gospodarstw, które nadal były utrzymywane w miejscu pochodzenia, gdzie pozostali członkowie większej rodziny. Likwidacja wielkiej własności, jej nacjonalizacja i powołanie PGR-ów również miały ogromne znaczenie dla obserwowanych zmian w kolejnych dekadach PRL-u. Państwowe gospodarstwa, oferując głównie młodym chłopskim synom i córkom 8-godzinny dzień pracy i przyzakładowe mieszkania oraz przydomowe zagrody i działki działały bardzo zachęcające, zwłaszcza na młodsze pokolenie wiejskie, aczkolwiek w wielu przypadkach PGR-y traktowane były też jako rodzaj przygody, wyzwania, najczęściej tylko sezonowego. PGR-y przyciągały także dawną ludność folwarczną i przedwojennych robotników rolnych, czyli tak zwaną biedotę wiejską, a także ze względu na chaos zarządzania nierzadko ludzi pragnących anonimowości, ukrywających się, to też było miejsce dla wielu ludzi, którzy z różnych powodów znajdowali się na marginesie społecznym polskiej wsi, na przykład kobiety w pozamałżeńskiej ciąży, czy wychowujące samotnie potomstwo i tak dalej. Zarówno wsie PGR-owskie, jak i wsie indywidualne, czy do 1956 roku spółdzielcze, przez rosnącą mobilność jej mieszkańców oraz instytucjonalne przeobrażenia doprowadzały do powolnego kształtowania się zupełnie nowej, ale jednocześnie zróżnicowanej struktury społecznej, w której obok rolników, czyli gospodarzy pracujących w gospodarstwach indywidualnych, także zróżnicowanych mimo wszystko pod względem statusu majątkowego, pojawiać zaczęli się na wsi wspomniani przeze mnie chłoporobotnicy, chłopourzędnicy. Poza pracownikami PGR-ów i spółdzielni produkcyjnych oraz instytucji obsługi rolnictwa, a więc POM-ów, GS-ów, punktów skupu i różnego rodzaju innych instytucji, wieś zaludniała także spora grupa tak zwanej inteligencji wiejskiej, nauczycieli, ale również lekarzy, personelu ośrodków medycznych czy instytucji, które powstawały, a także ludzi, którzy nierzadko powiązani byli z administracją i lokalną władzą, czyli sołtysi, przedstawiciele gromadzkich rad narodowych i tak dalej. Każda z tych grup społecznych wraz z czasem wypracowywała specyficzne dla siebie zwyczaje oraz jednocześnie strategie umożliwiające funkcjonowanie w szerszej wspólnocie sąsiedzkiej czy lokalnej. I pomiędzy wyżej opisywanymi grupami dochodziło często do wielopoziomowych relacji, interakcji, które nierzadko generując rozmaite konflikty, tarcia, również przyczyniały się do zmian obserwowanych na wielu polach życia codziennego. Mobilność i zmiana, zmiana struktury społecznej nie były jednak jedynymi czynnikami czy generatorami zmian. Bardzo ważną rolę odgrywała również sama zmieniająca się i co bardzo ważne, zmieniana także przez samych chłopów jako aktorów wiejska przestrzeń. Pojawienie się narzuconych odgórnie PGR-ów, spółdzielni produkcyjnych czy nowych instytucji, wspomnianych przeze mnie ośrodków zdrowia i sporodowych, aptek czy w latach 60. bardzo, bardzo ciekawej instytucji, domu higieny, po krótkim czasie chłopskiego dystansu zwykle jednak generowały zmiany postaw obserwowanych w praktyce życia codziennego, czyli i zmieniały też sposób definiowania różnych zjawisk czy
przyzwyczajania się do nich, ale także zmiana elementów wiejskiej przestrzeni istniejących już wcześniej wywoływała przeobrażenia, które dostrzegane były na różnych poziomach chłopskiej codzienności. I dla mnie najbardziej charakterystycznym i symbolicznym takim przykładem są wiejskie drogi, które wcześniej na ogół piaszczyste, nieprzejezdne, od lat 50., przyłomu lat 50., 60. coraz częściej były utwardzane, zalewane asfaltem i stawały się z jednej strony symbolem nowoczesności, łatwiejszej komunikacji ze światem miejskim, czy w ogóle światem zewnętrznym, zakładowym dla chłoporobotników oraz instytucjami państwowymi. A z drugiej zaś zmieniały sposób funkcjonowania samej wsi, w obrębie samej wsi. Wprowadzały nowe zasady ruchu pieszego, ograniczenia w pędzeniu zwierząt, czy generowały hałas, zagrożenia wypadkami. To pojawienie się nowych dróg również zmieniało pojęcie czy sposób myślenia o drogach. Wspominane w badaniach Anny Zadrożyńskiej z lat 70. drogi przedwojenne, które opisywano często w kategoriach miejsc znaczących, miejsc przejścia, obszarów, które definiowano trochę w pogranicza sfery sakrum, czyli obszarów demonicznych, niepewnych, nabierają już zupełnie innego znaczenia w latach 60. i 70. Jeżeli pojawia się jakieś zagrożenie, to ono najczęściej jest powiązane jednak ze światem realnym, a nie światem sakralnym. I analizując w mojej praktyce badawczej źródła narracyjne czy archiwalne i zadając im pytania dotyczące wiejskiego postrzegania otaczającego świata, najwięcej zmian dostrzegałam jednak w obszarze nie sfery publicznej czy życia publicznego, wspólnotowego, sąsiedzkiego, ale mimo wszystko właśnie w sferze życia rodzinnego i relacji między poszczególnymi członkami rodziny. Oczywiście te dwie sfery życia prywatnego i sąsiedzkiego czy wspólnotowego bardzo się przecinały, ale w moim przekonaniu choćby za sprawą mediów, telewizji, radia, później również prywatnej motoryzacji, coraz bardziej również PRL-u w latach 70., 80. ulegały jednak pewnemu rozejściu. Jedną z najbardziej kluczowych zmian widocznych na pograniczu obu tych sfer był poszerzający się zwłaszcza w latach 60. i 70. obszar samodecydowania o sobie kolejnych dojrzewających pod względem produkcyjnych roczników młodzieży wiejskiej. Dostrzegane to było zarówno w coraz częstszym od lat 50. własnym wolnym wyborze zawodu, czy to rolniczego, czy pozawiejskiego. Tutaj wchodzą oczywiście w kwestie awansu społecznego, czy tej idei awansu społecznego. To bardzo ciekawe zjawisko pokazywało z jednej strony rosnącą egalitaryzację, czy jakąś niezależność tego młodego pokolenia, wskazując z drugiej strony na zmieniające się relacje i wzorce wewnątrzrodzinne, demokratyzację życia rodzinnego, o której zresztą jeszcze, jak będę miała czas, wspomnę. Z drugiej strony obnażały one też zmianę generacyjną w podejściu do ziemi jako wartości. Zanikał jakiś rodzaj antropomorfizacji ziemi jako matki, ojcowizny. Ona sama stawała się, czy zaczynała być postrzegana w kategoriach miejsca pracy, wyboru, a nie jak dotąd chłopskiego losu czy konieczności. Taki stosunek do ziemi powiązany był oczywiście z nowymi metodami pracy, mechanizacją, chemizacją rolnictwa, ale był też w moim przekonaniu jedną z wspomnianych wcześniej długofalowych konsekwencji kolektywizacji i upaństwowienia ziemi. Ziemia jako wartość, ziemia jako miejsce pracy przestawała być pewnikiem. Jeżeli jeszcze zwrócimy uwagę na fakt, że w niektórych rejonach w latach 70. 80% gospodarstw nie miało aktów własności, nie miało jakby wpisu do tych ksiąg wieczystych, to również pokazuje pewną zmianę czy konieczność zmiany w myśleniu o gospodarstwie jako takim. Powiązane z dwuzawodowością, PGR-yzacją, imigracją młodzieży do miast, szczególnie widoczne w latach 70., powolne wyludnianie się, ale przede wszystkim starzenie się polskiej wsi świadczyło również o wyraźnie spadającej wartości ziemi, jak i pracy rolniczej. Ucieczka młodzieży wiejskiej ze wsi oraz nieatrakcyjność zawodu rolnika, mocno też potęgowana przez swoisty dyskurs, który funkcjonował w PRL, swoiste napięcie między miastem i wsią, odbierały wielu starzejącym się rodzicom, właścicielom gospodarstw największy niegdyś atrybut szacunku i poważania, czyli ziemię jako własność. I to zderzenie ze sobą dwóch różnych i najczęściej pokoleniowych systemów wartości nabierało niekiedy niezwykle dramatycznego wymiaru,
którego finałem były sprawy sądowe o ziemię, ale także o alimenty, czyli opiekę nad starzejącymi się rodzicami. I ta poszerzająca się sfera wolności czy możliwości wyboru dla młodego pokolenia wiejskiego dostrzegana była także w sferze życia prywatnego, zwłaszcza w doborze małżonków. Ten ostatni od lat 60. coraz częściej opierał się na dobrowolności, wzajemności, wzajemnej fascynacji, uczuciach, a nie małżeństwach aranżowanych, sfatanych i opierających się na interesie ekonomicznym. Pojawiająca się w pamiętnikach i opracowaniach deklaratywna na ogół kontrola urodzeń oraz rzadkie jeszcze, ale już dziś przewijające się w refleksjach rozwody były także świadectwem tego, że zaczyna się myślenie jednak o rodzinie wiejskiej nie tylko w kategoriach instytucji podporządkowanej gospodarstwu. Partnerstwo dobierających się według własnych decyzji małżonków budujących, zwłaszcza w latach 60. i 70., nierzadko niezależne od gospodarstwa rodziców, gospodarstwa również, czy też do takiej niezależności aspirujące, również coraz częściej tworzyły nowy podział wzajemnych obowiązków domowych. Z jednej strony pojawiały się wzorce miejskie, czyli wyrażające się w większym zaangażowaniu, przynajmniej teoretycznym, mężczyzn w pracę domową, ale z drugiej strony coraz bardziej powszechne było zjawisko większej odpowiedzialności za dochodowość i prosperowanie gospodarstwa położonej na kobietach, zwłaszcza żonach wspominanych przeze mnie chłoporobotników dojeżdżających codziennie do pracy, do pobliskiej fabryki czy zakładu. Zresztą ta kategoria chłoporobotników jest moim zdaniem jedną z najważniejszych sił napędowych zmian w okresie PRL-u. Czy ja mam jeszcze czas? Dobrze. Kolejną bardzo ważną zmianą była która odzwierciedla zjawisko demokratyzacji relacji w rodzinie, był sposób wychowywania dzieci. O tym bardzo często w dyskursie eksperckim czy socjologicznym możemy przeczytać w latach 60. i 70., gdzie podkreślano ten bardziej emocjonalny stosunek do dzieci. Dzieci jest mniej, więc być może on się wiąże również z tym kontekstem, ale również zmiana następuje w komunikacji. Zanika zwracanie się do rodziców per wy, coraz częściej jest to zwracanie się poprzez ty, zanikają zwyczaje całowania w rękę, czy na przykład taki zwyczaj związany z kolejnością spożywania posiłków, czyli pierwszeństwo ojca, który ma przywileje związane z lepszymi potrawami. Ważną zmianą dostrzeganą w wiejskiej praktyce codziennej, zwłaszcza w latach 60. było również nowe pojmowanie czasu jako takiego. Zmiany cywilizacyjne, technologiczne, elektryfikacja, mechanizacja prac sprawiają, że oczywiście czas postrzegany jest inaczej. Inaczej jest mierzony, inaczej jest wartościowany. I to, co bardzo ważne w moim przekonaniu, pojawia się przede wszystkim nowa na wsi kategoria czasu wolnego, rozumianego jako czas bierny. Czas odpoczynku, czas nieużyteczny ekonomicznie, czyli pozwalający na realizację własnych potrzeb, czytania, oglądania telewizji, uprawiania sportu. To była sfera, która w PRL-u, jeżeli się wejdzie bardzo mocno w pamiętniki czy w źródła, była również mocno konfliktogenna na obszarze życia rodzinnego, ale ona powodowała duże zmiany i pewną inną optykę patrzenia na rodzinę. Pod wpływem szeroko pojętych zmian cywilizacyjnych i kulturowych, pośrednio również wynikających z ówczesnej ogólnospołecznej polityki państwa, czyli wspomnianej elektryfikacji, motoryzacji, mechanizacji, czy walki z powojennym analfabetyzmem i powszechnej edukacji oraz dostępu do kultury masowej, kultura wsi coraz bardziej również stapiała się z kulturą całego społeczeństwa, co przejawiało się chociażby w porzucaniu czy zanikaniu szeregu elementów kultury tradycyjnej, wyrażających się w charakterystycznych sposobach rozumienia, reagowania na zjawiska codzienne i wiązaniu ich ze sferą świata religii, czy wierzeń, czy sakrum. Ale to, co jest bardzo ważne, to jednak sfera sakrum była, czy taki rdzeń tej sfery był czymś, co było najbardziej oporne na zmiany, czy modernizacje, czy procesy, które następowały w okresie PRL-u. W dominującej mierze mieszkańcy wsi oparli się bowiem intensywnym po 1949 roku zabiegom laicyzacyjnym komunistycznych władz. Do końca lat 80. Kościół stanowił na wsi dla większości społeczeństwa wiejskiego jedno z najważniejszych źródeł identyfikacji i tożsamości. Przynależność do wspólnoty wyznaniowej
tutaj wypełnianie obowiązkowych obrzędów, podobnie jak obowiązkowa edukacja religijna dzieci, czy też dbałość o miejsca kultu, zapewniać miały nie tylko opatrzność i kontynuację przekazywanego w procesu socjalizacji porządku świata, ale również stanowiły podstawę dla trwania wspólnoty wiejskiej czy parafialnej jako takiej. Zmiany okresu komunistycznego nie oddziaływały jednak oczywiście tylko na tę przestrzeń prywatną i rodzinną. Twardy polityczny kontekst, polityczno-ekonomiczny kontekst czasów zapoczątkowany wspomnianą wcześniej reformą rolną i kolektywizacją również wywierał ogromny wpływ na sferę bardziej zewnętrznych i międzyludzkich relacji. Narzucane przez państwo podatki i zobowiązania, utrudnienia w obrocie ziemią, w dostępie do świadczeń socjalnych, zarówno medycznych, jak i rentowych, a także faworyzowanie gospodarstw państwowych uspołecznionych szybko generowały konieczność wypracowywania nowych metod i strategii działania na wsi. Tak jak i w innych środowiskach społecznych, również i tam pojawiały się zatem mechanizmy patologii społecznych, korupcja, układy, powiązania towarzyskie, donosy, ale podobnie jak w środowisku pozawiejskim, mimo że w swym mechanizmie patologicznym jako takie zapewniały one dostęp do dóbr, czy były gwarantem przetrwania. Podsumowując, oczywiście to, co jest bardzo ważne, to również rosnąca podmiotowość rolników, o ile jakby to zaangażowanie polityczne w PRL-u było bardzo, bardzo małe do lat 70. i generalnie dominowało poczucie braku wpływu i bezradności wobec realizowanej przez państwo polityki, to dopiero to od lat 70. w związku z realnym zagrożeniem ponowną kolektywizacją, to jest kwestia reform, które takie zagrożenie generowały, czy jakby uświadamiały, to zaangażowanie coraz bardziej rosło, wyrażając się chociażby w powstawaniu komitetów, chłopskich komitetów samoobrony, czy później powołaniem Solidarności Rolniczej. Natomiast w moim przekonaniu ono również wynikało z takiej rosnącej podmiotowości związanej z wykonywaniem zawodu czy poczuciem tego, kim się jest. Silny antagonizm miejsko-wiejski wspierany przez politykę państwa i ówczesny dyskurs, chociażby wyższości klasy robotniczej nad chłopską, deprecjonował status mieszkańca wsi. Rodził on jednak jakby w opozycji w młodszych pokoleniach formę sprzeciwu, która widoczna była w takim dążeniu do uznania zawodu rolnika jako równoprawnego i traktowania pracy rolniczej w kategoriach profesji, a nie stylu życia. W latach 90. oczywiście te procesy, o których ja mówię, one ulegają wyhamowaniu, natomiast ja to się bardzo jakby wpisuje czy podpisuje pod tezą, którą zaproponowała profesor Fadyszak-Radziejowska, że po 2004 roku, czyli po akcesie Polski do Unii Europejskiej, nastał okres tej swoistej przesuniętej w czasie transformacji wynikającej wynikającej nie z ograniczeń mentalnych okresu wcześniejszego, czy lat 90. w przypadku polskiej wsi, co jednak ograniczeń czy sytuacji ekonomicznej ówczesnego państwa. Dziękuję za przepraszam za przedłużenie i dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję pani doktor. To było naprawdę bardzo ciekawe i bardzo trudno jest rzeczywiście opowiedzieć o zmianach mentalności, które nie można zamknąć w jakiejś tabelce takiej z procentami. Natomiast nawiążę trochę do podtytułu naszej konferencji, że jest to dialog międzypokoleniowy i w tym ostatnim fragmencie wystąpienia mówiła pani o tym, że wzrosło w latach 70. zaangażowanie rolników polityczne także. To prawda, ale też ja to przekładam na czasy, kiedy w latach 70. spadła represyjność systemu i tu już z własnego doświadczenia wiem, żeśmy się z jednym z prominentnych polityków III Rzeczpospolitej, on jeszcze nie wiedział, że będzie prominentnym, tylko jego ciągle zamykali na 44-8. I spotkałam jego żonę i pytałam się, co, zagramy w brydża
mówimy, bośmy czasem wtedy grywali brydża, takie były czasy. A ona mówi, wiesz, no to możemy się umówić na piątek, bo tego tam Stasia czy jakoś inne zamknęli właśnie na 4-8, to go wypuszczą. Myślę, że dla zmiany zachowań było to bardzo istotne, czy się zostanie na 4-8, czy nie wiadomo na ile. Także tutaj wszystko to łączy się ze sobą. Bardzo wszystkim paniom dziękuję. Taka sfeminizowana sesja tak, wyszła. Tak, sfeminizowana, ale będą zmaskulinizowane. Jak właśnie wyczytywała tak. Pani listę gości, pomyślałam sobie kobiety górą i siłą. Zapraszam Państwa na przerwę.